Od Warszawy Wschodniej do Warszawa Wawer, a właściwie do Warszawa Anin, jest aktualnie przebudowywana linia kolejowa numer 7. O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czem Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. I dziś zajmę się przebudową linii kolejowej numer 7. W tym miejscu będą rozjazdy, dzięki czemu wszystkie pociągi z torów dalekobieżnych i podmiejskich będą mogły zmienić swój tor bezpośrednio za przystankiem kolejowym Warszawa-Anin. A tutaj, no tu będzie już dużo torów, tak? Tutaj będzie 6 torów, jak możecie zobaczyć w tym miejscu. Warszawa-Wawer, duża stacja i tu tyle tych torów było wcześniej, wbrew temu, co mówiłem już kiedyś w innym filmie. Natomiast tu też się zmieni ogólnie układ przejść podziemnych. Bo w przeciwieństwie do tego, jak było to wcześniej, teraz będziemy mieli tutaj faktycznie pełni sprawne windy z schodami na perony, i znaczy na peron jeden, bo tu będzie cały czas jeden peron. Wiata tutaj jest faktycznie na peronie, ona pozostanie, będzie lekko wyremontowana. No i oczywiście same perony będą wedle nowych standardów w tym miejscu wbudowane. Tu mamy budynek też nowej dyspozytorni, która jest w tym miejscu budowana jako Warszawa Wawer. Ona będzie podczas przebudowy linii średnicowej też pełnić ważną funkcję. Ale no i podczas przebudowy Warszawy Wschodniej, ale zanim to się stanie, to najpierw musi być przebudowana linia kolejowa numer 7, czy aż do Otwocka przed przebudową wschodniej, tego raczej wątpię. Ale w tym miejscu możemy zobaczyć budowę nowego przejścia podziemnego, które w tym miejscu jest. Od razu odpowiadam, nowe przejście podziemne nie będzie oddane do użytku teraz, bo będzie musiało jeszcze zostać wyburzone stare przejście podziemne do starego budynku dworcowego, który pozostaje bez zmian, tam większość zmian nie będzie realizowana pod ziemią, ale w tym miejscu możecie zobaczyć, że przejście podziemne jest już ze stropem i co warto podkreślić, do tego przejścia podziemnego nie będzie zjazdu od strony, znaczy będzie zjazd od strony wschodniej, nie będzie windy i zwykłe schody. Natomiast od drugiej strony, czyli od budynku dworca, będzie winda i na peron też będzie bezpośrednio winda. Oczywiście nie muszę mówić, że w tym miejscu nie są przewidziane ciągi schodów ruchomych, ale jest przewidziane dosyć dużo torów, bo łącznie aż 3 pary, czyli łącznie 6 torów, możliwość dla pociągu w tym miejscu kończyć bieg, tory odstawcze, ale to raczej, żeby skończyć bieg, to trzeba jeździć trochę kawałek wcześniej, bo w tym miejscu to takie tory. No, z Warszawa Wawer tutaj, żeby wjechać, to trzeba się trochę nakombinować. Tu widzicie te nowe rozjazdy, tak, one już są poukładane, trochę jak klocki Lego na terenie całego pola zabawy, no ale jest trochę tych nowych rozjazdów, trochę też tych nowych torów, które niedługo będą użytkowane w ramach linii dalekobieżnej i 506 podczas przerzucenia ruchu. W tym miejscu z kolei po drugiej stronie wiaduktu możemy zobaczyć budowę przejścia podziemnego z pochyleniami, tak jak mówiłem, bo większość tutaj jest mimo wszystko pochylni, a nie windy, i schody. Schody mniej więcej widać, po prawej stronie są, po lewej stronie jest pochylnia i od drugiej strony będzie tak samo to mniej więcej podzielone, z tym, że pochylnia będzie skrócona o połowę, bo będzie po prostu na literę C, będzie po prostu zawracać w jednym z miejsc. Lecimy dalej, bo oczywiście to nie jest jedyne przejście podziemne, które w tym miejscu powstaje. Jest też drugie, w tym miejscu, tutaj obok tego zakrętu na tej ulicy. Tutaj te przejście podziemne jest zrobione właśnie w ramach tej litery C, o której mówiłem, czyli o wiele krótsze, czyli po prostu do połowy idziemy w jedną stronę, później zawracamy i idziemy do góry. Z jednej i z drugiej strony dokładnie to tak samo wygląda, również schody i pochylnie na dół. I widzimy mniej więcej, że jest już gotowa konstrukcja tego przejścia podziemnego. I niedługo rozpoczną się prace z budowaniem na nim nasypu kolejowego z torami. I widzicie tutaj, że jeden tor się już tak ciągnie, aż do Warszawa w tym miejscu Gocławek. No i tutaj się kończy dobra zabawa, jeżeli chodzi o nowy tor, a tutaj dalej zaczyna się dalej I-506, tor LK7, który właśnie w tym miejscu, znaczy LK506, tutaj widzicie, tutaj po lewej stronie jest, tak? Mamy jeden tor gotowy, już prawie nawet podbity i podsypany. Drugi jeszcze zupełnie nie, natomiast tam na 506 trwają prace już bezpośrednio sieciowców i o tym za chwilę, jak tutaj zajmiemy się tą częścią, ale możecie zobaczyć, że niektóre kable już są rozwieszone. Nie są to jeszcze kable od sieci trakcyjnej, bezpośrednio z tutaj ciągnie pociąg prąd,
ale się coś faktycznie dzieje. Bramki zamontowane, w tym miejscu jak widzicie już nie mamy aż tak dużej ilości toru, bo są raptem 4 tory, ale mamy też nowy peron, bo nowy peron Warszawa Gocławek nie będzie się znajdować w miejscu, gdzie aktualnie jest, tylko będzie pod właśnie tym wiaduktem węzła Marsa. Co to daje? To daje niesamowite funkcje, mianowicie w tym miejscu będzie można wejść na przystanki autobusowe, które się znajdują na górze wiaduktu, no i w przyszłości do stacji metra, która tutaj jest przewidziana, chyba jak dobrze pamiętam, piąta linia metra, która miałaby tutaj w teorii przynajmniej kończyć. Wejście na górę będzie na zasadzie okrężnych schodów dookoła windy, coś podobnego jak mam na przykład na stacji Warszawa Alei Zimskie, WKD czy z samej stacji PKP. Tak to mniej więcej będzie podobnie wyglądać i to już wejście, ogólnie peron będzie się kończyć mniej więcej pod samym wiaduktem i kawałek później będzie po prostu dojścia już po samych schodach i do windy, by można było się dostać na górę. Tu widzicie jeden tot tutaj w tym miejscu już jest, ja domyślam się, że on jest na zasadzie przewiązki, czyli po prostu to będzie tymczasowy tot dla pociągów, aby mogły tędy przejeżdżać podczas rozbiórki pierwszego toru przy Warszawa Olszynka Grochowska, ale ponieważ nie mam żadnych oficjalnych informacji na ten temat, to wam nic nie powiem, bo po prostu nic nie wiem w tym temacie, ale domyślam się, że w najbliższym czasie coś się dowiemy na ten temat. Natomiast tutaj po drugiej stronie możemy zobaczyć dalsze elementy tego peronu. Też, co warto podkreślić, ta elka peronowa, którą widzimy od tej strony, to jest już docelowe miejsce. Ten tor pośrodku, który się znajduje pomiędzy tymi dwoma torami, jest do likwidacji, w tym miejscu będzie się znajdować peron. Natomiast ten nowy to jest jedna ze krawędzi peronowych, które faktycznie tu się znajduje. I po niej będą jeździć pociągi już niedługo, no już niedługo, już niedługo, jeszcze chwila. Sam na peron będzie będą trzy wejścia, dwa z przejścia, znaczy dwa z wiaduktu, z czego na wiadukty będą oczywiście windy. I trzecie, w tym miejscu, na zasadzie pochylni, jednej dłużej z peronu będzie jedna długa pochylnia bez schodów i pozostałe po bokach będą faktycznie wyjścia na zasadzie schodów i pochylni. Natomiast te perony, które w tym miejscu znajdujemy, one są całkowicie do likwidacji. Co wszystko, co tutaj widzicie, zniknie z tego miejsca. Nie jestem do końca przekonany co do wiat, czy one pozostaną, bo jest tutaj to takie rzeczy trochę zaznaczone, więc możliwe, że one pozostaną jako zabytek, ale raczej wątpię. Ale spokojnie, to przejście podziemne, które w tym miejscu powstaje, ona będzie, z tym, że oczywiście bez wejść bezpośrednio na perony, bo po prostu peronów tutaj nie będzie. To przejście podziemne jest takie typowe jak te poprzednie, czyli z pochylnia do połowy i powrót oraz schody, tak jak zazwyczaj. Co warto podkreślić, peron, który jest tu aktualnie już niewykorzystywany, przynajmniej w teorii, według mnie powinien zostać wyburzony. Ale skoro on cały czas tutaj jest, to mam takie lekkie odczucie, że możliwe, że po nim, na tym peronie jeszcze pasażerowie będą wysiadać podczas kolejnego etapu budowy Warszawy przy LK7. Możliwe, że po prostu podczas jakiejś fazowania tutaj prac budowlanych pociągi stamtąd będą się zatrzymywać, ponieważ inny tor będzie w rozbiórce, a żeby utrzymać mimo wszystko ruch tutaj dwutorowy, to tak to będzie musiało zostać zrealizowane. Czy tak będzie? Najprawdopodobniej tak mi się wydaje, chociaż tak jak mówię, tutaj też oficjalnych informacji nie mam. Tu jak widzicie jest pociąg sieciowców, którzy faktycznie jechali dalej. No i zerknijmy sobie, jak to właśnie bezpośrednio od tej strony wygląda. To jest linia kolejowa numer 506 na tym odcinku, dwutorowy odcinek torowy dla pociągów dalekobieżnych, które omijają całkowicie Olszynkę Grochowską dookoła, jadąc w kierunku Warszawy Wschodniej. Ta linia kolejowa już od dłuższego czasu jest na mapie Warszawy, użytkowana w ramach tej zasady, ale dopiero teraz przechodzi gruntowną przebudowę, bo pociągi mogą tutaj po prostu jeździć z większą prędkością. Jeden przejazd kolejowy, który na niej jest, na tej trasie, pozostaje. Nie mówię oczywiście o tym przejeździe kolejowym, który jest w lesie, bo on jest w ogóle nieliczony przez kogokolwiek jako jakakolwiek inwestycja i że to jest się liczy jako cokolwiek. Nie, tam to w ogóle nie jest brane pod uwagę, chociaż jeden przejazd kolejowy będzie pozostawiony dla pasażerów, ale będzie trochę inaczej wyglądać. Natomiast tak, bezpośrednio tutaj, obok aresztu śledczego, który się w tym miejscu mniej więcej znajduje, jak dobrze pamiętam, możemy zobaczyć dwa tory i już w niektórych miejscach zamontowaną sieć. To znaczy sieć jest montowana, większość od słupów od sieci trakcyjnej jest już od ostatniego odcinka w tym miejscu, a teraz widzieliśmy sieciowców, którzy jechali na swoim pociągiem, więc oni faktycznie w tym miejscu już pracują i coś realizują. Zdjęcia są co prawda już sprzed paru dni, więc mogą się trochę zmienić na przestrzeni tego czasu, ale muszę przyznać faktycznie, że co do tej odnogi i tej linii kolejowej trochę prace idą wolniej i też nie mam w tym miejscu żadnego
żadnych ujęć z niższej perspektywy, ponieważ nie chciałem im latać, skoro oni faktycznie tam pracują. To nie zniżałem swojego pułapu. Tu możemy zobaczyć, że faktycznie jest pociąg, czyli oni coś tutaj realizowali w tym miejscu. I dalej bezpośrednio przy kolejnym wiadukcie dla rur będzie, przynajmniej w teorii, przejazd kolejowy. No dobrze, przesadziłem, naprawdę przesadziłem. Nie będzie tam nic takiego. Będzie tam tylko i wyłącznie, no przejście przez to będzie, ale będzie oczywiście zamknięte przez szlabany. Tak samo będzie w tym miejscu, tutaj nie jest przewidziany jakikolwiek przejazd kolejowy większy niż jest teraz, czyli nie będzie żadnego przejścia podziemnego do lasu, na to, na co czekali faktycznie mieszkańcy tejże okolicy, aby mogli na spokojnie dotrzeć do lasu, aby przejście z psem, czy w inne rejony w ramach spaceru. Niestety to nie jest realizowane. I podobnie jest przy Warszawa Laczynka Krochowska. O ile sam peron oczywiście przejdzie gruntowną przebudowę, o tyle nie będzie tu jakichś wielkich nowości. W sensie, tak, no dobrze, no będą nowości, bo będą windy na kładkę, ale kładka nie jest ujęta w ramach przebudowy. W sensie kładka może będzie lekko wzmocniona, poprawiona, ale nie będzie budowy na przykład przejścia podziemnego w tym miejscu, co ja nawet rozumiem, bo tutaj budowa przejścia podziemnego pod dużą ilością torów PKP, które w tym miejscu są po drugiej stronie, od całego zakładów utrzymaniowych i KM-ki, i PKP i tak dalej, no to byłoby problematyczne, bo faktycznie to byłaby większa ingerencja nie tyle w infrastrukturę PKP PLK, którą widzimy tutaj, w ramach właśnie linii kolejowych, gdzie pociągi jeżdżą, tylko w ramach też przestrzeni serwisowej, gdzie pociągi są serwisowane. I domyślam się, że to byłby duży problem. Oczywiście to jest do zrealizowania, ale o wiele taniej jest po prostu zostawić już istniejący obiekt, po co w ogóle dotykać się, a przy okazji nie będzie konfliktów między spółkami PKP w ramach tej inwestycji. Także kładka pozostaje, wiata też pozostaje mniej więcej taka sama jak jest, nowy peron będzie, no i na razie tutaj większych prac nie mamy, bo tak jak mówiłem, dopóki nie będzie wyłączony chociaż jeden tor na tym odcinku, to nic nie możemy się spodziewać z nowej tej części. Dalej mamy jeszcze jeden przystanek kolejowy, który się tutaj znajduje. On co prawda, no tu są najmniejsze prace. Warszawa Grochów, bo tu powstanie nowy przystanek kolejowy. Rozjazd pomiędzy torami w tym miejscu jest. Rezerwa została pozostawiona, peron typowy wyspowy. Będzie z taką samą wiatą jak na całym odcinku. Dwa wejścia na perony z dwóch krańców. I nie będzie tutaj żadnego przejścia podziemnego, żadnej kładki. Po prostu przejście wypoziomy szyn. Co jest według mnie minusem, ale rozumiem, że może nie przewidują tak dużego natężenia ruchu. I też kładka mogłaby być zbyt dużym natężeniem, jeżeli chodzi o pieniądze w tym miejscu. Biorąc pod uwagę, że przejście byłoby tylko i wyłącznie przez jeden tor. Tam też jest przewidziane miejsce lekkie parkingowe i nowa ulica do dobudowy dojazdowa w tymże rejonie, ale nic wielkiego. No i prosiliście mnie w ostatnich odcinkach, abym w końcu jednak doleciał do Warszawy Wschodniej, więc proszę bardzo, specjalnie dla Was musiałem jeszcze jedną baterię zużyć drona i nagrać to ujęcie, które właśnie teraz widzicie, gdzie doleciałem bezpośrednio do Warszawy Wschodniej, która też jest przewidziana do przebudowy. I od razu Wam powiem, Warszawa Wschodnia będzie przebudowana przed linią średnicową i jej przebudowa ma się rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu przebudowy Warszawy Zachodniej. Jak skończy się przebudowa Warszawy Wschodniej, wtedy rozpocznie się przebudowa linii średnicowej. Jak będzie wyglądać przebudowa i co się zmieni dokładnie, tego nie jestem w stanie Wam powiedzieć w tym filmie, bo po prostu byśmy skończyli ten odcinek za jakąś godzinę. Pewnie niedługo jakiś film na ten temat pojawi się na kanale, ale to jeszcze chwila. To było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że taki film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Z tego linii kolejowej jeszcze się pojawi jeden film w formie przelotu nad LK7 i jeden jeszcze kolejny film na temat LK506, a jutro najprawdopodobniej film z Krakowa. Chociaż nie wiem, bo jutro też idę na Warszawę Zachodnią, a w środę latam tramwajem do Wilanowa, więc trochę przed nami. Przy okazji dajcie znać, bo cały odcinek nagrałem na nowym mikrofonie i czy było mnie chociaż trochę może lepiej słychać niż zazwyczaj. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!